Cześć. Nie znamy się, ale wszyscy mówią do mnie Einstein. A dlaczego Einstein? No tak, bo po pierwsze, 8 lat temu urodziłem się w rodzinie fizyków. Po drugie, uwielbiam sławnego na cały świat fizyka, Alberta Einsteina. A po trzecie, jestem genialny. A przynajmniej tak mówią wszyscy dorośli. A jeśli nie wszyscy, to na pewno moja mama. Moja rodzina? No nie jest zwyczajna. Zamiast chodzić do normalnej pracy, moi rodzice oraz kot Newton spędzają czas w laboratorium. Przeprowadzają różne eksperymenty, robią obliczenia, wynajdują przedziwne rzeczy. Na przykład ostatnio wynaleźli życie na nowej planecie. No tak, to całkiem fajnie, że są tacy zdolni. Tylko że zaraz potem, jak wynaleźli to nowe życie, to musieliśmy się na tę planetę przeprowadzić. Mama. Tata. Większość spakowana. Co jeszcze? Moje teleskopy? Wszystkie? Wszystkie się nie zmieszczą. Przecież w nowym laboratorium dadzą ci nowe. No to może pójdziemy na kompromis. Trochę starych teleskopów i trochę nowych. A ty? Z kostiumów Alberta Einsteina już wyrosłeś. Może je komuś oddamy? Ach, wcale nie wyrosłem. Nie wyrosłem ani z kostiumów, ani z mojego pokoju, ani z niczego innego w moim życiu. Dlaczego nie może zostać tak, jak jest? Dlaczego wszystko musi się zmieniać? Nie chcę zostawiać Newtona. Koty nie lubią przeprowadzeń. Ja też nie. Dobrze, to już weźmiemy kostiumy Alberta Einsteina. O, jak Einstein bierze kostiumy, to ja biorę teleskopy. Przypomnij mi, kochanie, ile mamy dzieci? Sądząc po ilości kostiumów i teleskopów, to ze 2000?